Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Spellcaster University po raz kolejny. I dosłownie po wczytaniu zapisu spotkałem się z wieśniakami, więc tak, przez uczniów z innych domów magii nasze dzieci gorzej się uczą, pora coś z tym zrobić, trzeba je rozdzielić. A moja odpowiedź to... Uważam, że różnorodność dobrze mi służy. Zróżnicowana grupa zawsze jest silniejsza. I tym samym też kończymy tę rozmowę. Tak, widzę, że mamy mnóstwo sera i trochę alkoholu. Nie wiem skąd to się wzięło, ale tak. I no, po raz kolejny przypominam, że jest to też dla tych, którzy mogli jeszcze nie wiedzieć, nagrywane na nowym zestawie trochę takim, który jeszcze testuję sobie. Przy czym teraz skorzystam z headseta, nie z Yeti. Jakość może być porównywalna, może być trochę lepsza, może być trochę gorsza. Nie mnie oceniać, mi się podoba, ogólnie mówiąc. Nawet jeśli jest trochę gorsza czy coś, to od razu mówię, wybaczcie. Ale no, ze względu na to, że jakkolwiek tutaj możemy wychwytywać więcej, powiedzmy, jakichś moich niedopracowanych ruchów ustami czy coś, tak jest mniejsza szansa na wychwytywanie otoczenia i inne rzeczy, więc... Wiem, że może jakieś moje ciumkanie się zdarzy. Może zdarzy się jakieś dmuchnięcie, jakieś coś. Ale, uwierzcie mi, lepiej to dużo funkcjonuje niż to Yeti. No. Ogólnie wydaje mi się, że jest to trochę lepsze. Ale tak, nie skupiłem się na tym. Bo ogólnie właśnie musimy zająć się tym nadal. A ja teraz muszę to jeszcze przeglądać, bo z tego co widzę to dużo, dużo. Tutaj rzeczy mam już takich zdeterminowanych, konkretnie typu magia i tajemna. I cienista jest tylko dla nich, przy czym cienista tylko, a reszta to każdy może. Mam jeszcze jakiś inny dom, który jest odważny i jest smakoszem, ale jest pusty. Okej. Okay. No, nie pamiętam za dużo, widzę tylko, że mamy właśnie trochę uczniów, nawet nie wiem ilu. Ale tak, gdyby to dało się wyliczyć szybciej, to bym wiedział, ale zapomniałem znowu. Tak, 6, 9, tutaj mamy, a tutaj... Cię... 14, 16, 18, 39, 28, jeśli się nie mylę. No sporo, łóżek na pewno tyle nie mamy, więc rozumiem, czemu nie mam zarzuconych takich rzeczy. Ale tak, mamy klasyfikację. Pamiętam wszystkich, ale niech będziesz bibliotekarz. Ty też chcesz być bibliotekarzem, no spróbuj może chociaż przywoływacza żywiołów. Nie, nie, bibliotekarz. Okej, dla ciebie nic lepszego nie załatwimy, więc tak, czarci praktykant, niech będzie. Ktoś mówi, że za dobrze to nie wyjdzie, bo nie mamy ani arcymaga, ani... A władców sfer demonicznych. Władców sfer demonicznych, to musimy się szybko przygotować. Jak to wyjdzie, to ostatecznie jednak to nie wiem, więc tak... Nawet sterowania już nie pamiętam i kolejny piękny bug, ale tak... Dobra, musimy to zarzucić na magię tajemną, gdyż ona jest naszym jednym z nielicznych nadziei na to, że... jak to się nazywa, no uda nam się jeszcze uzyskać to, co trzeba. O, to i ewentualnie jeszcze magię cieni, którą mamy chyba nie najlepiej rozwiniętą z tego co widzę, bo tylko jedna klasa. Tak. No cóż, smutne, ale damy jakoś radę. Musimy. Jest tak, to okno oczywiście tak. Najlepiej jak możemy wykorzystamy. I teraz szklarnia, totem albo dolmen, ale totem. Ja chciałbym go mieszać z ważniejszymi rzeczami, więc zarzucę to raczej. Takiej dziedzinie, która jest kazana będzie dla nich, inaczej mówiąc... Chemia? Nie, naturalną zakażemy. Będzie najlepiej. Ewentualnie światło może. Tak, alchemię, znaczy naturalną światło możemy zakazać, a póki co tak, zwykły to do widzenia. Zwykły, do widzenia. Do widzenia. Ja wiem, że powinienem pewnie ich brać, waszym zdaniem, czy coś, ale... No ja jestem zdania, że najlepiej to po prostu brać już tylko tych takich wydajniejszych. Mogą, oni mogą, tak. Oni nie mogą naturalnie i nie mogą światła. Dobra, w ten sposób ich zostawimy i jacyś tam arcymagowy może z tego wcześniej czy później wyjdą. A póki co tak, prędkość razy dwa. Pan ciemności, czy pan zła, jak zwał, tak zwał, nadchodzi. Degenerujemy szkołę alchemiczną, czy manę alchemiczną w sumie. Mamy alkohol, mamy ser. Nie mamy jak postawić Belvedera? Nie, mamy, w końcu, super.
I mamy świnkę, którą musimy wysłać gdzieś w jakieś konkretniejsze miejsce, czy nie? O, tutaj nie, tutaj ciągle próbuję uzyskać minus 100, powiedzmy, że do wsi. Dobra, to im dajmy, niech się cieszą. Tak wierzę dla świnków morskich, a tutaj, czemu by nie? I dobra, zaraz kolejni uczniowie, genialny, pracowity i... popularny, pracowity. O, możesz iść tu, do widzenia. Tu jest magii tajemnej. Nie jest to najlepsze, jesteś jeszcze zwykły, więc nie. Ty też nie, genialny. Okej, nie ma alchemii, więc możesz pójść tutaj, do widzenia, genialny. Oczywiście, że tutaj, co prawda przyziemność. Najlepsze, ale... tak, jakoś z tobą jeszcze popracujemy, nie przejmuj się tym. Rzeczy to... ulepszamy, czy stawimy kolejną, ale ulepszymy bibliotekę, czemu nie? O, okej, zawsze szanse na to, chociaż nie, bo... nie daje w sumie nic takiego. Okej, i oni... nie sądzę, wynocha. Czy o czym także inkwizytorów? O, to ciekawe. Ja nie sądzę, wynocha. Nie chcę z wami gadać i teraz co tu mamy? Kanały, wieża, arcymaga, górska jaskinia. Myślę, że tak... górska jaskinia. Może tam pójdziemy, może nie. Bo jak wspominam chyba kiedyś, tak przynajmniej mnie się wydaje, że wspominałem. Nie chcę, i to podkreślam, nie chcę na razie skupiać się na takich rzeczach jak podziemia czy coś. Okej, fajne, ale co mi po nie. Skoro mam ważniejsze sprawy tutaj... jak daj na to właśnie to, że musimy arcymaga wyszkolić, czy tych demonicznych lordów, czy jakoś tak. No niestety nie jest to łatwe, a trzeba to jakoś zrobić. Taka magia cienia, wspólny pokój, broń tarcza. Wiem, że to nie jest najlepsze, bo... właśnie, może powinienem to jeszcze zmienić. Magia tajemna dozwolone. Niech priorytetyzują magię cienia. Mam nadzieję, że to coś zmieni, bo... z cieniem naprawdę nie mamy najłatwiej, a trzeba się tym zająć raz na zawsze. Bo jest to, no, niełatwe. Ale tak, naturalna, mamy stajnię zielonego smoka, terrarium. Oczywiście, że tutaj. Bo światło i naturalna będzie się fajnie łączyć. I teraz tak, jasna stołówka, kapłaństwo. Trochę dziwne, ale tak, w ten sposób zrobimy, żeby najczęściej mógł uczyć. Jako, że nie będzie za bardzo zmęczona, nic z tego typu. I teraz tak, zwykły, do widzenia, zdolny. Możesz pójść tutaj, jako że jesteś zdolny. Ty masz alergię na stosunek rupiaki, tylko zdolny, więc nie. Okej, świnka zamorska, idziemy do wieśniaków. To byłoby ciekawe. No i szkoda, że tego nie mamy. Bo to by się przydało później. Ale dobra, macie tutaj, dla krów, czy co tam macie, i cieszcie się z tego. I teraz tak, jak widać, oni będą chodzić w różne miejsca. Myślałem, że nie przyjdą, ale ostatecznie przyszło. Grupka. Przy czym nie mówcie mi, że tylko trójka tutaj może się uczyć, bo jeśli tak, to będzie naprawdę kiepskie, dopóki nie zdobędziemy lepszych tych klas. A za szybko to my ich nie zdobędziemy z życia. I teraz tak, głośna klasa, przez co nie ma ludzi, wracamy do pracy. Musimy ich lepiej pilnować, łańcuchy, łańcuchy. Powiedzmy, że damy je tutaj, wielkich problemów to nie powinno robić. Tak, mistyczna klasa, czy jaka to tam jest. Tutaj, żeby jeszcze szybciej załatwiali, co trzeba, i tak zdolny, wyznawca cienia, tutaj. Zdolny entuzjasta magii tajemnej, tutaj. Pomikal, jesteś bestią, to tak, champ, bestią. No istotą z głębin, tak, to czego szukałem, więc bierzemy cię oczywiście. I tak, tym razem alembik niepotrzebny. Zawsze jakiś bonusik by był, ewentualnie... o, wezmę, żeby czyścił szkoły, bo czemu by nie. Kolejna klasa magii cienia. I mógłbym albo dostawić drugą, co zawsze ma jakiś sens. Albo zrobić tam, jak to się nazywa, brakuje mi słów. Albo jeszcze bardziej ulepszyć, ale chyba dostawimy drugą, bo...
Jakby to powiedzieć... No, ciężko. O coś lepszego, no i tylko w porządku. No dobra. No tak, jeśli takie dwie klasy przygotujemy tutaj, no to może jakoś to jeszcze wyjdzie. A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra. A to przyspieszamy, jako że nic się nie dzieje, dzień spokojny i tym podobne rzeczy. I tak, świnka zamorska, oczywiście do wieśniaków, bo chcemy się zakumplować. Przynoszę miksturę, tak, Nowi. Nie? Genialny. Możesz przyjść tutaj. Nie? Nie? Nie. I absolwenci. Uwaga, uwaga. Cykasz? Oczywiście. Wszystkich opcji wybrał śmierć? To nic nie wymaga. A nie. I co ciekawe, po niefortunnym wypadku zginął, ale możemy to jakoś odwrócić. Tak, kaligraf. Zdecydowanie przydatne. Bibliotekarz. No, spróbuj czegoś lepszego. Właśnie mamy za dużo tych bibliotekarzy. Tutaj, no przywoływać żywiołów, to ja rozumiem. A kartograf, nic lepszego nie dostaniemy, więc niech będzie. I niestety stwierdzam, że nasza szkoła nie poradzi sobie z tym, co trzeba. I tak, klasa międzywymiarowa, o tak, portal do czeluści. I nadal brakuje mi w sumie jednej fajnej rzeczy, gdyby to była. Opcji wyłączenia jakiejś klasy. Nie ukrywam, no fajnie, że jest jak jest, ale no... Naprawdę... To, że mam tutaj dojo elementalizmu i inne rzeczy, może mi trochę przeszkadzać. Bo potrzebujemy tylko magii portali. Więc tak. Ale stanąć do walki, niestety. Nie mamy ani jednej opcji, ani drugiej. Ale tak, damy jakoś radę, bo musimy. I oby to nauczyciele głównie walczyli. Nie, dobra. Przynajmniej też mogą, ale to tylko w grupie. Żeby na pewno żaden nie zginął. I teraz tak. Pracownia mikstur, chorągwia gildii, elficki łuk. Lepszym pracownikiem mikstur, bo czemu by nie? Tutaj mamy... A, nie. Zdecydowanie to. Może, chociaż dobra, powinien to w innym miejscu postawić. Oj, tak. Teraz... ma plus 50%. Pamiętam, że mieliśmy coś ze skryptorem runicznym i teraz muszę się przypomnieć. O 30% na początku etapu skryptorium, okej. Okay. Na tej samej kondygnacji. I teraz czy to ma... Dobra, czyli kondygnacje są takie. Czyli już dobrze, że sobie to przypomniałem szybko. W ten sposób mamy opcję, żeby na pewno to ogarnąć i żeby było tutaj to plus 30% stamtąd. Aha, tak, idealnie. No i jest diabologia. Szkoła, która będzie nam potrzebna. Możesz pójść tutaj. Nie chcemy, ciebie nie chcemy. Nie wiem, możemy przyjąć, do widzenia. Przyjąć. Dobra, przyjmiemy cię też, do widzenia. Świnki morskie, czy do wieśniaków trzeba? Nie trzeba. Pozycja coraz bardziej mnie nie lubi. No niestety, coraz bardziej mnie nie lubi, jednocześnie na szczęście coraz bardziej mnie nie lubi, więc jest dobrze. No i teraz tak, do króla chyba. Bo nie czuję, żeby było coś ważniejszego, więc... Po prostu taka opcja, super, załatwiony. O, magia portali, jeszcze lepsza, albo gabinet doradcy. Magia portali. Wiem, że ich zdrowie psychiczne to już nie istnieje, ale tak, no musimy. I nie ma tu miejsca na to? Ciekawe. Ja mogę postawić to tak, żeby najwięcej osób z tego korzystało. Chyba tylko tutaj, co ciekawe. No, niestety chyba tylko tutaj. Teraz jaka tam sytuacja w ogóle? Widzę, że większość... Większość, ale nie. Wszyscy to wilkołaki tutaj, z tego co widzę. No większość, na pewno. Ale wszyscy jednak nie. No niestety zdolnym musimy już też odmawiać. Chyba, że macie jakąś cechę, która naprawdę będzie... No, czymś, co sugeruje, że tak, że warto was brać. Genialnych to możemy brać jeszcze, ale też się kończy miejsce. Znalazłem, dobrze, co to takiego, za stówkę. To jest model chemiczny. Dobra, weźmy. Co mi nam... Szkodzi. Czemu sobie co nam szkodzi? Nie, co mi tam szkodzi, ale tak. Okej, okay. Klasa alchemiczna, klasa magii tajemnej. Chorągiew wieśniaków. Nic z tych pozostałych rzeczy nie potrzebujemy na razie, więc tak. Śpieszamy. Jeszcze trochę. I dobra, dobra. Dopiero 14 minuta epizodu, więc spokojnie jeszcze możemy trochę pogarniać. Po tym przyspieszeniu chciałbym delikatnie zobaczyć wszystkich.
uczniów. I tak, elementalizm uczymy świetnie, portale przyzwoicie. Ale mało kto się uczy... O, mało kto się uczy tego tu. Damy zdecydowanie. Ale jak damy nacisk na to, że pierwszorzędnie to, a potem ewentualnie jakieś dodatki w postaci, no tutaj alchemii tylko, bo tylko na to pozwalam. Może jeszcze coś z tego wyjdzie. Oczywiście niektórzy mają jakieś tam pozostałości z innych szkół, po których się szwendali, nie wiadomo czemu. Ale tak, widać, że portale i elementalizm dobrze idą. Gorzej, jak mówię, z mroczną magią. I teraz tak, Kromancja, dobra, krypta. Dobrze. Podrzędna, 10%, tutaj zła, 20%. Dobra, bierzemy ciebie. Bylebyśmy tylko mieli jak najlepszą naukę. Jeszcze to zarzucam, bo znacznie to nam ułatwi życie. Idź to, bo to i tak większej różnicy mi nie robi. I idziemy do króla. Rzucę ulanych łowów. Nie będziemy się za nim targać. Nie potrzebujemy na razie. Jesteś genialny, ale no niestety musimy odmówić. Mamy za dużo uczniów. Za mało łóżek, jak zwykle. Ament, nauczyciel, stołówka, kolejna? Dobra, postawimy dosłownie tutaj kolejną stołówkę. Mamy co prawda dwie, ale w ten sposób będzie już gwarancja, że zawsze ktoś do jakiejś stołówki trafi. Więc no. Tacy sypiali nadal nie mamy żadnych, poza tą jedną, chyba? Nie, dobra, są dwie. I jeden prywatny pokój. Nie jest to pocieszające, ale no zawsze coś. Nie dostaniecie nic, no bez przesady inkwizycja. Mówiłem wam, że nie. Nie. Pierwszy poziom nekromancji, trzeci poziom zabójstwa, to nie. Okej, w ten sposób przynajmniej będzie wiadomo, kto osiągnął jakiś lepszy poziom. Tamten i izba chorych tutaj. Teraz doskonała. Doskonała pedagogika na kimś, kto w ogóle nie ma się tym przejmować. Tak, nie. Biblioteka rzeczywiście, co innego. Niech będzie już ten rzemieślnik uczony. A, może być, wytwórca golemów. No, kiepsko idzie, ale niech będzie. Geometra? Tak, geometra, dziwne strasznie. Ale tak, niech będzie magia portali piątka. No to rozumiem, że to jest rzadkie, więc na pewno. Tutaj poszukiwać przygód i coś lepszego. Bibliotekarz. Mistrz Run może? Nie, rzemieślnik. Zawsze coś. Czarodziej praktykant. Władca sfer demonicznych. Nareszcie. Nareszcie. Mamy to. Pierwszy, który ma... Jest i to 1-1-3. Okej. Muszę przyznać, że to jest dosyć proste. Obawiam się, że było gorsze. To może nawet jeszcze jest dla nas nadzieja. Może nie wszystko stracone. No i w tej kwestii, jeśli chodzi o arcymagów, to no... No nie oszukujmy się. Już chyba wszyscy wiedzą, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o arcymagów. Okej. Świnka znowu, strasznie często. To do króla. Jeszcze nie. Idź sobie na łowy. Zresztą udanych łowów, jak zwykle. To tego nie trzeba teraz. Talia taka, klasa magia cieni. Dormitorium. Dobra. Kolejne łóżka, super. I stołówka, pokój dla uczniów. Dobra, pokój dla uczniów jeszcze postawimy. Powiedzmy... Nie, tutaj już jeden mają. Co tutaj? Niech się cieszą. Po prostu byleby tylko mieć tego jak najwięcej. Tak, zdolny, ale niestety musimy odmówić. Odmówić. No, na razie podmawiamy trochę. Zaraz będzie już lepiej. Macka. Ja mi się wydaje, że to byłoby idealne miejsce. Albo to. Prawda, zdrowie psychiczne będzie im padać, ale tak nie ma co się tak przejmować. Jakoś to zrobimy. Bo jak widać, oni już są prawie że gotowi. No, tylko magię portal podbić i będziemy już w dobrym miejscu, więc... Powiedzmy, że tak. Jakże będą się uczyć portali, niech się uczą jak najszybciej tych portali. Jak najbardziej. Zapłacimy maną, oczywiście. Zajmiemy się dokumentami. Dobrze, postaramy się... Pozbędziemy się wszelkich przestarzałych pomocy. Oj,
jeśli to zniszczymy... Chyba to byśmy mogli, ale... Czy chcę to w ogóle zrobić? Zaryzykujmy. Okej, straciliśmy wilkołaki i parę tam serów i alkoholi. Nic istotnego. Dobra. Czy z tym miejscem coś takiego? Oczywiście, że nie. Więc uczniowie pracujący w tym pomieszczeniu przez kilka minut uczą się magii brutali i zaklinania szybciej. Jednak zrobimy to tak. A to wstawimy tu? Może? A, dobra. Dobra, niech będzie. Jakoś sobie z tym poradzimy. Tak, mój cel na dzisiaj, zaraz mówię też, poza tym, że spróbować zrobić wszystko, to będzie zdecydowanie... Przejść tą planszę. Bardzo ci dużo to już nie zajmie. Nie ukrywam, trochę zaniedbałem, więc warto byłoby się pośpieszyć. Genialny. Powoli uczniów nam brakuje, więc może być. Tak, zdolnych będziemy wrzucać tutaj, o ile nie mają alergii, jeśli mają to tutaj. Poniżej zdolnych nie wrzucamy. Czy mógłbym jeszcze ewentualnie wyrzucać też tych, jak to się nazywa? Wszystkie te rybostwory, czegoś tak? Ja nie pamiętam w sumie. Teraz nawet jak się inny nazywam. Znowu, a tak, istoty z głębi. No co ja dzisiaj mam z tą nazwą, że zem zapominam. No cóż, chyba nic z tym nie zrobimy. O, czyżby inkwizycja znowu chciała pieniądze? Nie! Staniecie tych pieniędzy, no bez przesady. 78. Niestety uczniowie teraz będą trochę głupsi zazwyczaj, ale tak, damy radę. Damy radę. Nie takie rzeczy się już robiło. I teraz tak, trochę go spowolimy przy użyciu króla, potem trochę może do orków. Tak, zmęczenie stąd usuwamy. Super, wszystko dobrze. Ktoś się uczy tutaj jakoś, a nic takiego nie widzę. Więc macka na razie nie jest potrzebna, chociaż dobra. Uczą się, to przynosimy mackę. Cóż. To jest bęben. Nie, żadnego bębna, masz mackę. Jeszcze się z tej macki, bo nic lepszego nie dostaniecie od tej macki. Macka będzie was prześladować wszędzie, gdzie idziecie. Tak długo, jak uczycie się w tej szkole. I w tej, powiedzmy, w tej specjalności, bo no... No nie ma co też ukrywać, no... A to jest akurat taka specjalność, która będzie... Można mówić wprost, często widywać tą mackę. Przynajmniej dopóki... jak to się nazywa? Przynajmniej dopóki nie skończymy... specjalności. Wtedy nie będą się aż tak, to powiedzmy... aż tak... torturować wszystkiego tym. Ale tak... Póki co będzie po prostu na często i wszędzie i genialny entuzjasta magii... Jego nie chcemy. Nierozgarnięty, niezdolny. Możesz pójść tu. Nierozgarnięty, nie. Zwykły, nie. Nierozgarnięty, zdolny. Możesz pójść tu. Genialny wybrań światła to tutaj. Zdolny. Powiedzmy, że nam starczy po tym. Chyba sobie też weźmiemy. Do widzenia. Do widzenia. Mamy tego zdecydowanie za dużo. Bo przypada nam jedno łóżko na chyba czterech uczniów? Jakoś tak. Nie. Zdecydowanie jeszcze nie. O, to możemy dać tutaj. Dobra, czemu by nie? Zawsze może coś z tego wyjdzie, jakaś miksturka fajniejsza czy coś. I jesteśmy teraz na jesieni, więc zaraz będziemy mieć kolejny... Bo nawet nie będę teraz patrzył, kto jest kim, po prostu odrzucam wszystko, ale zaraz będziemy mieć też już te, jak to się nazywa. Kolejne okazje na klasyfikację udanych łowów. A co z tym idzie, może zaraz uda się coś fajnego załatwić. A tak, nawet prawie na pewno się uda coś załatwić fajnego. Jestem tego prawie że pewien. Nasi uczniowie na pewno dadzą radzę. Smoka, nie chcę smoka. Po prostu nie czuję potrzeby, kocioł wielofunkcyjny. Zdecydowanie wzmacniamy kolejną stołówkę. Czy tą stołówkę? Ta stołówka chyba najwięcej jeszcze dostaje. No, zdecydowanie i teraz... Dobra, może być coś takiego, czym by nie. Będą się cieszyć, jeśli tu uda się osiągnąć i... Teraz najgorzej, prywatny pokój albo
dom magii. Na razie prywatny pokój, domy magii i związany z nim achievement mogę zdobyć kiedy indziej. A pokoi potrzebujemy jak najwięcej, żeby uczniowie jak najrzadziej opuszczali tą wspaniałą szkołę. I teraz tak, wytwórca golemów. Nie, spróbuj czegoś innego, no... chciałem czegoś innego, a nie znowu golemy. Ale dobra, poszukiwacz przygód, nie. Przemytnik, no zawsze coś lepszego. Zdrowiciel, powiedzmy, że tak. No nie, ale tutaj wyboru nawet nie mamy, więc super. Co ciekawe, to nie są ci, którzy mieli dedykowane? A może tak, już trochę gubię? Ale zobaczymy w sumie później. Ale tak, chochlik, a możesz zostać chochlikiem. To jest tak, czy to byli ci, którzy mieli dedykowane, czy nie? Nie sądząc po ubraniach, to nawet ciężko stwierdzić. A tutaj... dużo osób tutaj chodzi w takich czarnych ubraniach, a... powinno być czarnych ubrań. A, dobra, dobra. Czarne ubrania to są chyba ci, którzy kończą szkołę? Nie. To jest dom... taki? To niebieskie? Są czarne u mnie? Niektóre? Tak, teraz tak w sumie zauważyłem, że dużo jest właśnie takich czarnych. Okej, okay, to jak są, powiedzmy, jeszcze ci, którzy kończą naukę, to jako tako jestem w stanie zrozumieć, ale... wydawało mi się, że tam też inni jeszcze byli pokazani na czarno od razu. Przemocne istoty z głębin, no tak, 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 oczywiście. Teraz tu. Dowolni nie ludzie, to też bierzemy. Okej, okay, kompletne trofea. Patrzcie i podziwiajcie, cieszcie się, i tak dalej, okej. Okay. Dobra, to się może przydać. Teraz nowi uczniowie. Nie mam za bardzo miejsc, więc pewnie odrzucimy znowu wszystkich, tak jeszcze ten raz, może dwa. I potem będzie już lepiej. W sumie dobrym pomysłem byłoby może stosowanie tego autoklikera do dorzucania, jak tak myślę teraz w takich rzeczach. No, mogło być naprawdę sensowne. No, dobra. Wybaczcie to krótkie cięcie i wracamy szybko do gry, nic się na szczęście wielkiego nie wydarzyło. Minus 76, czyli coś tam poprawia delikatnie relacje. I teraz tak, orkowie nie są za bardzo przyjaźni, to możemy do nich pójść. Jak ja tego momentu nie lubię. Najlepsze wydarzenie, jakie jest w całej grze. Nigdy nie mam na nie materiały. To po prostu przypomnijmy, że jesteśmy przyjaciółmi, tak będzie najlepiej. I kolekcja kryształowych kul, a niech się ktoś tutaj cieszy, jakiś nauczyciel. A tutaj ta nauczycielka, bo czemu by nie? Po prostu niech się cieszą. Ajajaj, i tak. Wiem, że pewnie za głośno oddycham, według niektórych. Okej, jesteśmy głodni. Gofry, albo przygotujemy pyszną serwę potrawę. Gofry. Oczywiście, że gofry. Na takie momenty ta gofrownica tutaj niebezpieczna jest. Przejmujmy się tym, nowi uczniowie. Odrzucamy wszystkich. Nadal mam autoklikera na to niestety. Jak mówię, nic nie zmieniłem. Tak, a co my tu jeszcze widzimy takiego ciekawego w sumie? Te klasy te są tutaj dosyć pustawe. Więc może inaczej zróbmy, żeby nie było nacisku na alchemię tylko. A właśnie, czemu nie mam? Dobra, w ten sposób będzie lepiej. Nie będzie już nacisku na jedną konkretną szkołę i oczywiście tam głównie miał być alchemicznie początkowo, ale... no to może być dobrym wyborem. Takim ogólnym, tak, izbę chorych ulepszmy. Niech się cieszą, że jest lepiej. I łańcuchy. Napieśnik dzikich ludzi, cela więzienna. No, możemy już więzienie pierwsze stawiać. Powolutku, żeby się cieszyć z tego. To jest tak, magia tajemna, czy mam coś ciekawego? Drzwi do innego świata. Jest jakieś fajne miejsce na to? Nie, więc zaklinanie. Ile mamy gdzieś zaklinanie? Skryptorium runiczne, tu mamy... bardzo widzę. Golema przestawić, żeby tutaj to dostać. Ciekawe, ten golem i ten drugi golem wyglądają prawie identycznie, więc łatwo się pomylić, ale tak, nie dokończymy golem. Który teraz będzie stał tu. Normalnie niczym pozostałe te posągi tam. Nic się nie pozna. I dobra, pokój woźnego, trumna. Cela więzienna numer 2. Zamiast dwie cele więzienne. Mogę się ulepszyć. Nie przemyślałem. To jest tak, tu... teraz nadal nie powinienem brać, ale zacznę już naprawdę się zastanawiać, żeby nie brać tych co zdolniejszych, może tych głębinowych, bo jednak no niebezpiecznie blisko jest ten cały pan ciemności, pan zła i
tak dalej, i tak dalej. Masywnego, no, twojego bratanka wodza. 20 monet to niedużo. Markowi się będą cieszyć. Dobra. I no, szkoła sobie funkcjonuje. Jest lato, czyli może niedługo będzie. Tak, 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 tak. Musisz sobie poradzić z tym, co macie. Nie, no, mamy pieniądze od króla. Hura, nie będzie niczego więcej. Jednocześnie udało się ich nie zdenerwować. Kamień filozoficzny, czy co to tam wyszło. Kolejne dormitorium. Nie obrażę się, jeśli skorzystam. Dobra, 20 łóżek. 20 łóżek. Czy 20? Nie, nie 20, to jest... A nie, 20, faktycznie, 20. No to już jest coś, na czym można pracować. Chociaż nadal... Czy geniusza przegapiłem? Ja przegapiłem geniusza. No cóż... Można już adoptować więcej uczniów. I tak wiem, że ten ork był zdolny, ale... Głównie chcę kupić się na geniuszach i tych takich innych, którzy moim zdaniem są adekwatni. Tak, lepsze karty mikstur, czemu by nie? Okej, okay, jeszcze bardziej ulepszamy tą klasę tutaj. Zabójcy nie. Chorągiew pana zła? Nie. Nowe łóżko, pożerające dzieci, czy co tam jest. Bez różnicy w sumie, jak ono by się nie nazywało. Ważne, że po prostu możemy korzystać. Mikstura czyszcząca, okej. Okay. Jeśli mieliśmy coś brudnego, to się wyczyściło. Trzecia wieża dla świniak morskich, a dobra. Jeszcze szybciej będę przychodzić i uwaga, uwaga. Mamy to? Mamy to? Mamy to? Mistrz rytuałów, przeloszujmy. Rzeźbiarz arkanów, mieliśmy to? Chyba nie? A w mogłych nie masz takich wielkich. Wszyscy uczniowie mają 0,5% szansy na cechę. Okej, okay, potężne, potężne. Może coś lepszego? Nie było lepsze, ale niech będzie. Przywódcę stada chyba mieliśmy, jeśli nie, to niestety przegapiłem teraz. Tutaj chochlik, lepsze to niż inne rzeczy. Może być rzemieślnik i tak, gra się zatrzymała. Brakuje nam jednego jak na złość. Ach, niestety. Tak, krypta, ulepszamy kryptę. I miejmy nadzieję, że jak tylko już to się skończy, to będziemy mogli produkować arcymagów. Bo to, co tutaj się dzieje, to po prostu... No ja nie mogę po prostu. A zależy mi na tym, żeby tego jedynego arcymaga zdobyć. Chociaż do achievementa i zaliczenia tego wszystkiego, dobra, jesteś nierozgarnięty, ale zapraszamy tutaj, bylebyś tylko miał okazję być. O, adept alchemii zdolny to oczywiste, zwykły entuzjasta nie, zwykły nie, nierozgarnięty nie, zwykły, no, zaakceptujemy cię, bo jesteś tutaj wyjątkowo. Taki, 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 I wiem, że nie, w niektórych sytuacjach mogło to nie być najlepsze, bo zaraz bym dostał, jak to się nazywa, oskarżenie o selekcję rasową, ale to, taka jest prawda. Taka jest, no, prawda, no. Ja to robię selekcję rasową, bo po prostu istoty z głębi mają lepsze predyspozycje do tego, co jest istotne dla nas. Czy jest coś istotnego? Nie, nie przyznajemy. Nie czuję po prostu potrzeby, żeby było inaczej. Jako, że i tak mamy wystarczająco uczniów, to ten delikatny spadek prestiżu jest niczym. Tak, obraz... może być tu. Teraz jakiś obraz, który będzie idealnie pasował do sali nekromantycznej. No, pasuje mniej więcej, więc niech tak zostanie. Krzesiniącego, czy śpiącego już mamy. Dobra, musimy się trochę pośpieszyć, bo widzę, że tu się kończy już okazja. Czym kończy się semestr? Ja mi tak mało? O, niedobrze, niedobrze. Mógłbym zawalić to wszystko. Ale dobra, naprawimy to bardzo szybko. A możecie chodzić tylko na alchemię. Szachmat. Po problemie. Już, hura. Tutaj oczywiście, że to. A tu czy jest coś ciekawego? Leśne łóżko. Zawsze coś. Dobra, jeszcze magię cienia, zanim klikniemy na uczniów i tak, krypta, pokój woźniego. Krypta. Oczywiście, że krypta. Dobra, nie. Możesz pójść tutaj. Zapraszamy tu. Zapraszam tu. Zapraszam tu. Też tu. To możesz pójść tu. Nie. 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 Dobra, idź tu. Nie. Tutaj. Nie. Dobra.
i zwiększyliśmy ilość uczniów, tym samym też przyspieszyliśmy potencjalnie prędkość nauki alchemii, abyśmy co zdążyli się wyrobić, zanim on przybędzie. I tak, chyba pora wykorzystywać już orków i króla głównie. No, orkowie bardzo nas przestaną lubić przez to, ale spokojnie, dam radę. Tak, ilością wież, świnek morskich i tym wszystkim może dam radę. I teraz tak. Lepszy pokój, lepsze łóżko. Lepszy pokój. Niech będzie lepszy pokój. Kolejny pokój. Nasze kryzysy łóżkowe chyba powoli się zażegnują. Te. Może dam radę. Może to jeszcze nie jest stracone wszystko. Dziwne muszą być, ile tutaj odpada. I teraz tak, zwykły to nie, zdolny to zapraszamy tutaj. Nierozgarnięty to nie, zdolny zapraszamy tutaj. A nie, nie, genialny możesz pójść tu. No, no, nie, nie, nie. Okej, okay, akwarium teraz aktywne postacie w tym pomieszczeniu, co to oznaczało? Do końca nie jestem pewien. Wiem tylko, że nie mogą być chyba odpoczywające, więc... No nie ma za dobrych pokoi, dobra, to ten jednak zostaje tylko. Tak, tutaj, czy jesteś super? Oczywiście, że to jest super. Czy jesteś ciekawego? Magia czasu. Niech będzie. Dużej różnicy mi to nie robi, gdzie to wstawimy, byłby to był jakiś pokój, w którym będą po prostu często przebywać, a... No często będą spać. Czy tego chcemy, czy nie? Dobra, teraz do króla szybko. Tak. Dobra, załatwione. Lasa alchemiczna, no, ulepszmy ją. Dużo co nie zmieni, tak, no ale zawsze coś. I mamy jeszcze do wygenerowania 2 coś tysiąców. Ile mam uczniów? Mamy ich wystarczająco dużo jak na razie, więc... Nawet geniuszów będziemy musieli teraz odrzucać, bo nie chcę naprawdę mieć jeszcze więcej, żeby było więcej problemów. A wiem, że jeśli przyjmiemy ich większe dawki, to jak zwykle będą problemy. I teraz tak, demoniczna komnata, nie, cela więzienna już. Pora robić, jak to się nazywa... resocjalizację. Okej, okay, orkowie coś chcą. Dostaniecie gofry, cieszcie się ze swojego życia, czy coś. Teraz tak, zapokujemy się rannymi. Będą mogli wrócić do walki już jutro. 1% nie jest to dużo, ale zawsze coś. Jej, orkowie, super. Zadziałaliście lepiej niż myślałem. Podwójna szansa na zwiększanie tej oto stołówce i... jak tam sytuacja? Dobra. Jeszcze tutaj 2000 i tak. Władca sfer, chochlik, bardziej praktykant. Tutaj sługus, zawsze coś lepszego, rzemieślnik, grabarz. Zaakceptujmy grabarza. Chciałbym był lekarza, uzdrowiciel oczywiście, rzemieślnik może być. I w tym oto momencie... No, nie pozostało nam nic innego jak... Chyba zrobić to tak, żeby... Więc zmieniam to w taki sposób. I tak jakoś to będzie. Możecie chodzić już... czy w sumie... Może nie tyle co pierwszeństwo, co... Na równi możecie chodzić na te trzy. Dostajecie swobodę. Bo wiem, że i tak sobie jakoś poradzicie z tym wszystkim, więc tak, to możemy dodać, bo czemu nie. Trochę się nie zmieni i teraz... Czy więcej uczniów możemy przyjmować? Geniusze na pewno, ale jeśli ktoś nie jest geniuszem, to... Chyba nie będą aż tacy potrzebni. Zdolnych coś tam w sobie można, czemu nie. Ale tylko co niektórych zdolnych i na pewno większość geniuszy. Dobra. To oczywiście ulepszamy jeszcze bardziej. Teraz tak, zmniejszamy wymogi, im więcej tego, tym lepiej. I może pora już w sumie tego użyć. W sumie, dobra, trudno. Użyłem tego, to wszyscy pójdą ewentualnie tam, chyba że są genialni. Tak, szkoda byłoby zmarnować to wszystko. Więc dobra, teraz prywatne pokoje można poulepszać, niech się cieszą. Czy coś, i dobrze, pracownia zaklinania, jeszcze wyższy poziom. Nie ma niczego takiego istotnego aż tak bardzo, więc nie przejmujmy się tym. Wieże świnek morskich dostałem teraz ulepszenia. I ile? 800. Trochę jeszcze co zajmie, ale dam radę. Musimy dać radę. Nie widzę innej szansy. Musimy dać radę.
Dobra, pana zła trzeba cofać, czym bardziej, tym lepiej, im bardziej, tym lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Lepszym Belweder, bo czym by nie, a uczniowie nowi, nie, 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 powinien wziąć, ale i tak nie, 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 zdecydowanie nie, tak, nie, tak, tak, nie, tak, okej, okay, jakoś to tam dał radę. Użyjmy uczty, damy pieniądze na bal. Damy pieniądze na bal. Okej, okay, pora ulepszyć stołówki. I tak nic lepszego już do roboty nie mamy. Co nam? Damy radę. Musimy dać radę. Krypta albo pokój wyłuzinego. Krypta. Krypta. Nic innego nam nie trzeba niż krypty. Jak na razie. I uwaga, uwaga. Coraz bliżej końca, na szczęście. Uczniowie chodzą te zajęcia, więc super. I może damy radę. Daj mi te dwa. Chciałbym mieć oczywiście idealnie zaliczone to wszystko na 100%, więc no. Ale ciężko będzie. Naprawdę, przez to, że zdecydowałem się ja jeden głupi na tego arcymaga, to będzie ciężko. Bo nie umiem zapewnić arcymaga. Po prostu nie umiem. Nie chodzi o to, że nie wiem jak. Co bardziej mam pecha do, no, do arcymagów, że jakoś nie chcą się pojawić. Chociaż, dobra, to też takie moje głupie tłumaczenie, prawdopodobnie. Prawda jest taka, że po prostu, no, mam pecha takiego, że czegoś mi brakuje. Moje szkoły nie są idealnie dostosowane do nich, więc no. I też tak, takiego ważnego, chyba nie. Możemy to podnieść, to darmowe, to darmowe. Wynagrodzenie nauczycieli podnosimy, hurra. Więcej użyć takiej nam nie trzeba, więc damy radę. Na tym, co mamy chwilowo. I zobaczymy, skryptorium równiczym albo mentor. Mentor. Niech będzie mentor. I mentorem teraz zostanie, powiedzmy, ten tutaj. Nie, żeby to miało wielką różnicę, który, ale no. Daję oczywiście do dziedzin, które najwięcej, można powiedzieć, mi pomogły do tej pory w czasie rozgrywek, czy coś, i to jest tak, ser, dusza, alkohol. I teraz co tu mamy? Król udzielił subwencji, znowu to samo, bo nie chcę żadnych nowych rzeczy kupować. Tak, zdolni nie, zwykli nie, zdolni nie, nie. Gdybyś trafił te z głębin, to jeszcze może bym brał, ale tak to mówię, nie. Możemy odwrócić jego uwagę magią. To byłoby piękne, ale no niestety. To chociaż tyle zróbmy. Na razie za darmo tą 1%, potem trójkę znowu standardową się zrobi ewentualnie. Prywatny pokój, pokój do uczniów, prywatny pokój. Ulepszamy jak najwięcej prywatnych pokoi na pierwszy poziom, potem zobaczymy co dalej. Pokój dla uczniów też możemy już ulepszać na pierwsze poziomy. No i niech się dzieje, co się ma dziać. Bo niestety... No, za dużo to już tutaj nie osiągniemy. Jeśli chodzi o arcymaga, jesteśmy po prostu zdani na łaskę losu. Ja nie chcę tych rzeczy, więc do widzenia. Tutaj talizman alchemiczny? Dobra, przyspieszmy talizman alchemiczny albo je wzmocnijmy. Nadal nie wiem, jak to do końca działa. I czyli tak, doradcy zawodowych też ulepszmy. Nie wiem, jak to ma zmienić cokolwiek, jak to ma działać, ale tak, ulepszmy. I mamy absolwentów. Jest on dobrze. Poziomy ma przyzwoite, ale to delikatnie za mało. Czego takiego porządnego nie proponują mu tutaj? To jest smutne. Dobra, mnich czasu może? Nie. Grabarz. Ze stada może? Nie. Golem. Sługus? Nie, no. Okej, okay, jest trochę lepiej. Wampirzy hrabia? No niech będzie. Kamieniarz? Po prostu widzicie, co? Nie, nie, nie ma po prostu... Nie ma szans. Co bym brał, nie brał, jakiegoś mam takiego niefarta z tymi gościami. I tak, skróć program nauczania. To nie jest tego warte. Może być to. To jest akurat takie nawet ok. Żeby mieć więcej funduszy na jakieś ewentualne zakupy. I teraz tak, do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Tak, do widzenia. Do widzenia.
No i lecimy, lecimy. Czekając na nieuniknione. Teraz dobrze, do króla znowu. Okej, okay. Następnym razem już do króla przychodzić od razu, licząc na to, że uda się pogadać, czy tam, żeby... Znaczy, jak je pogadać? No, żeby wysłać go po prostu na pana zła. Nie ma co, bo teraz mam za mało. A królewskich chorągiew za bardzo nie widzę, więc no niestety. Teraz będzie trzeba się czymś innym zająć i mamy przynajmniej drugi cel, co oznacza, że możemy odblokować im naukę wszystkiego. Oprócz cienia? Nie, powiedzmy, że mogą wszystkiego się uczyć już dowolnie. No, tak będzie najlepiej. Przy czym, może powiedzmy, że inaczej, zróbmy na priorytety to, a tamto mogą, jeśli są wolne miejsca. A tutaj co zrobimy na drut, tak może? No, czemu by nie? Super. I... Okej. Okay. To ulepszymy jeszcze bardziej, bo tutaj się sami uczą, więc to jest super. Tutaj, czy jest coś wartego uwagi? Pracownie miksów, skryptorium runiczne. Skryptorium runiczne, nie żeby coś miało zmienić. Ale tak, tutaj zamawiamy. Zamawiamy? Nie, jest niezdrowa. Nie zamawiamy. Niech się buntują, ile chcą, nie dostaniecie. I tak mamy tyle prestiżu, że to, że będziecie narzekać, nic nie zmieni. I tak, dużo genialnych, zdolnych. Zwykłych nadal nie biorę. O, tak nie czuję potrzeby, żeby brać zwykłych, a ci genialni zdolni na tyle często przychodzą, że, no, dam radę. No właśnie, te mikstury zniszczenia i duszę śpiącego możemy wydawać raz na jakiś czas już sobie tutaj, w ten sposób. No, dodatkowe to trochę many. Dużo to nie zmieni, ale no zawsze coś. I tak, teraz do orków. Orkowie, atakujcie. Musimy go odpędzać jak najdłużej się da. I do elementalizmu. Przez przypadek wziąłem bohaterstwo i pomnik, oczywiście. No to dość przez przypadek go sprzedajmy, bo tak nie chcę go. A jego bonusy też nie są nie należą do najlepszych i teraz zobaczymy, że już powinniśmy kończyć. Jedna rzecz, a druga, wow, 48 minut, a prawie się nie ruszyło. Co oznacza, że albo jakoś właśnie bardzo dobrze go odpieramy, albo no nie wiem, co się stało. Ale tak, chyba na tym naprawdę trzeba będzie zakończyć to spotkanie. Tak, no. Zakończenie tego wszystkiego jednak będzie w następnym epizodzie. Więc powiedziałbym, że to by było na tyle. No i do zobaczenia w następnym, który będzie może niebawem. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo chciałbym to odzaniedbać, że tak dziwnie powiem. A póki co to tyle, jak już powtarzam, więc no trzymajcie się. Hej, hej!